Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii Forever Skies. Jest to odcinek na nowym stanowisku. Stary komputer, nowe stanowisko, więc troszkę tutaj inna sceneria delikatnie. Może inaczej trochę będę brzmiał. Będziemy się zastanawiać, czy w ogóle kupię sobie może nowy mikrofon, czy zostanę przy słuchawkach, może jakieś bezprzewodowe. Nie wiem, zobaczymy, kombinuję. Jest nowe stanowisko, więc mam kupę pomysłów. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Ale dobra, wracamy do giereczki. Jesteśmy cały czas w tej windzie powierzchniowej. Między odcinkiem troszkę popracowałem. Rozbudowałem sobie tutaj naszego baluna. Porobiłem delikatnie badania, zostało nam tylko kilka rzeczy raptem. Pododawałem skrzynek, porobiłem porządeczki, delikatnie tu rozbudowałem, dodałem jeszcze takie jedno z tamtej strony. No dobra, możecie powiedzieć, że się troszkę z tą lokacją delikatnie bawię, ale no ja tak mam, ja muszę wszystko zrobić dokładnie, więc tak. Wracamy chyba na dół, tutaj coś mamy. Do wzięcia. Nie, może bym tak. Tutaj mam coś do jedzenia, to może bym to wszamał sobie. Nie mam. O, hydration level. Wyjmę sobie stąd buteleczkę i się po prostu delikatnie napiję. No i dobra, lecimy na dół. A, to w ogóle muszę odłożyć, bo mi się rozładowało. Niestety, no nie mam. Ej, włóż mi to tu. Czemu nie mogę tego tu ułożyć? Tego się tu nie wsadza, o co chodzi? Nieładnie. Dobra, lecimy z powrotem na dół. Z tego co pamiętam, tam mieliśmy jeszcze parę przejść, które mieliśmy sprawdzić, ale nam się popsuł ekstraktor. Znaczy, no, rozładował. Nic tu nie było? Dobra, lecimy na dół z powrotem. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się już ten teren opuścić. Dobra, na razie to zostawiam, bo to jest tylko metal. Więc... ale wiecie co, ja tu mogę przenosić rzeczy i powsadzać. Lećmy na dół. Jak czegoś nazbieram, przyjdę, tu powsadzam, pojedziemy windą na górę i z dołu przewiezimy sobie to na górę. A nie, że z pełnym ekwipunkiem za każdym razem łazić. Ale nam coś zwiesiło. Ojoj. Zwiesza nam grę. No, też inny komputer mam. Znaczy inaczej, mam ten sam komputer, na którym odcinki nagrywałem. No, ale musiałem troszkę inaczej poustawiać ustawienia i tak dalej, więc może się okazać, że będę musiał coś pokombinować delikatnie. Mam tak 45 kratek. No ale też gramy na wyższych ustawieniach niż na komputerze, na którym tą konkretną serię. Bo tą serię nagrywałem na innym komputerze, a pozostałe serie gier nagrywałem na tym co teraz. Więc tą Forever Skies będę musiał troszkę pewnie dopasować do tego komputera. No ale dobra, zobaczymy. Na razie jest 40 klatek. Jakoś to idzie. Gdzie ja miałem właśnie dalej iść? W którą stronę? Tutaj, nie. Weź się troszkę tutaj podlecz. Chyba tu, wiecie? O, tak. Tutaj to miało być. Dobrze, elegancko. No i nie elegancko. A widzicie, tu potrzebuję takich jakichś mroźnych barierów. Ale ja tego nie mam. Nawet nie wiem, jak to się robi. Co oni mi tutaj... To ja tędy nie przejdę? Wytwórz ręczny i pozbądź się blokady. No ale w sumie to której blokady? Bo tu już parę blokad się pozbyłem. Ciekawe, o którą blokadę im chodzi. O! Chyba to! Albo i nie. Można, nie. Chodźmy się podładować trochę tlenem.
Widziałem w tym laboratorium, że też jest do zrobienia większa butla tlenowa, no ale niestety na razie mnie na nią nie stać. O, to my jesteśmy na początku. Pozbądź się blokady. No ale której? Ja już się blokady pozbyłem. Troszkę się tu miotam, widzę. Nie za bardzo wiem, którą blokadę ja miałbym usunąć. Którą blokadę im chodzi? Że tu na górę, co? Czekaj, tutaj jest łepek. Dobra, chodźmy na górę, zobaczymy. Tutaj tlenu. Może do tego laboratorium, żeby się dostać, co? Bo nie wiem, te strzałki pokazują mi w drugą stronę. Pytanie, czy one mi pokazują drogę do laboratorium? O, troszkę wody też nabierzemy, bo nam szczerze powiedziawszy brakuje jej. O, może o to chodzi? Chyba tak, patrzcie. U nas jest... O, pięknie. New environment detected. Gdzie to new environment? Bateryjka, pięknie. Piękne, dzięki. Zaraz się chłop zacznie dusić. No dobra, jest, o. Elegancja Francja, oddychaj. Hop. Oj, 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 oj. Kurde, znowu takie zręcznościowe bajery. Nie przepadam. Duża nerwica. Na górę. Kuc, kuc. Ciekawego, o. Wytwórz analizator próbek wirusa na sterowcu. O, może będziemy mogli robić to coś do tego zabicia tych roślinek. Co tu masz fajnego? No jeszcze tu jest coś. Dobrze, że nam w tym skanerze się bateria nie rozładowała. Znowu bym musiał wracać na górę. Dobra, dostanę się do robota. Zwiedź tunele. Wytwórz analizę próbek wirusa na sterowcu. Zwiedź tunele. Kurna, czyli znowu zabawa, wracamy. A jeszcze, poczekaj, może tu. Jeszcze coś będzie ciekawego. Macie tu coś? Stara puszka... A, pićku. No dobrze, pićku, jedzonko. Przyda się. Pewno nie zmarnujemy. No i co? I chyba znowu wracamy na sterowiec. Ołaja! Nie łam nóg, chłopie. Coś ty. Ops. Dobra, nie płacz. A, jeżeli wracamy znowu na... A poczekajcie, to może jak już wracamy i tak na sterowiec... To coś bym nazbierał stąd, nie wiem, cokolwiek, tak? Żeby nie wracać na pusto. Chociażby tych roślinek. Biomasy czy innych pierdół. Bo szkoda z pustymi rękami wracać. A, dawaj. Dawaj roślinkę. O. Ej, to ja wolę to. Kurde. Wyrzuć biomasę, weź mi kryształki. Biomasa na razie nam się tylko przydaje do paliwa, a my w zasadzie paliwa mamy sporo, tym bardziej to podstawowe paliwo możemy robić z tych materiałów, które możemy w locie złapać. To po co mamy marnować taką biomasę? Ja wiem, że tamto paliwo jest mniej wydajne, ale jakby mamy go nieskończoną możliwość, żeby produkować. A biomasę to trzeba się zatrzymywać, gdzieś szukać, to takie tam kombinatorstwo. Dobra, idziemy sobie na stateczek. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z wyprodukowaniem tego, co oni chcą, żebym wyprodukował. Piękna łajba, elegancka. Też większa by się trochę przydała, nie powiem. Ale jak zawsze w tego typu grach, zawsze brakuje materiałów. Ile bym nie zbierał, zawsze brakuje. Dobra. O, tu nam się
zepsuło troszkę papu. To je ugotujmy, a co? Dobra, tutaj wrzucimy... Nazbierało się coś? Nie. Brudną, niech nam się robi. O, patrzcie, tu mam tak. Tu gdzieś miałem kryształki, elegancko. Tu mamy bateryjki, tu metalik. Kurde, eleganckie porządki. Też jeszcze jedna skrzynia na jedzenie by nam się przydała. Teraz tak patrzę. No ale dobra, zobaczmy tak. Tutaj trzeba coś badać? Czy to mogę? O. Kryształ, polimer, elementy elektryczne. Ej, nie mam? O, oho. Dobra, polimer. Kryształ. Elementy elektryczne, nie wiem jak się robiło, zaraz sprawdzimy. Elementy elektryczne, miedź i materiały syntetyczne. Kurna, z tą miedzią to jest... Jeszcze trochę mamy, ale powiem wam, że... No jakbym nie miał teraz miedzi, to bym pewnie musiał stąd odlecieć i szukać. A, mało wziąłem. Mało. Elementy elektryczne, dobra. Teraz to wszamamy. Printing completed, dobra. I badamy. Piękna sprawa, czy to się... To jest duże w sumie bydle, jak to wydrukować? Finalizer projekt wirusa, dobra. Gdzie to jest? Tu. O kurde! Ale lipa. Polimer, dobra, ale płyta główna? Przecież ja tego nie zrobię. No bo miedzi nie mam. No ja co, mam stąd lecieć teraz, szukać miedziuchy i tu wrócić? No chyba tak trzeba zrobić. Ale lipa. Bo miedzi się chyba nie produkuje. Kurdele bele. Ja trzymałem tą miedziuchę, dobra. Może się produkuje jakoś miedź, co? Chyba nie. Chyba nie. Dupa. Oj, tu by nam się przydała. To by zrobił. Dobra, trzeba koniecznie tą miedziuchę pozbierać na transformatory. No, dużo miedziuchy nam potrzeba niestety. Coś chciałem jeszcze zrobić. I już zapomniałem. To ja chciałem coś wyprodukować? To nie. A to? Nie. Tego i tak się nie zrobię. To chciałem, o. Syntetyczne materiały. Daj, zrobimy membranę, bo tej wody to tak za dużo nie mamy. Dobra, lecimy stąd. Gdzie my polecimy? Nie pamiętam, gdzie była miedziucha. Na farmach wiatrowych? No może. Tam są znaki zapytania. No nic, będziemy musieli tu wrócić. Którym się blokowało? R. Czekaj, nie hamuj. Poleć. Tam. Co to mi wydrukowało? A to. O. O. Dobrze. Czysta woda. Elegancja Francja. Czekajcie, bo jestem chyba troszkę za wysoko. Jak się leciało w dół? Kontrolem. Trochę chłop nie pograł czasu i już o. Czekajcie, gdzie to się? Jeszcze niżej? Nie, no tam, dobra. Tam musimy wylądować. Tam jest znak zapytania, to też chyba tam polecimy. Ląduj, waćpan. Delikatnie. Nie rozwal mnie fury. O, dobrze, tu będzie chyba miedziucha.
Patrz, tam jest. No, łapaj. Nie za dużo. Ale dużo jest też materiałów. Troszkę złapię. No. Pięknie. Celuję w to. Ten rożek. Jest. Tam jest dużo tej miedziuchy. Nie chciałbym tego ręcznego ekstraktora marnować. Jest ciul miedziuchy, ale szczerze to ja wolę podlecieć tam stateczkiem. Bo ekstraktor może mi się przydać jeszcze na jakieś misje. Elegancko. Dużo miedziuchy jest. O to nam chodziło. To może na tej jednej farmie wiatrowej się zatrzymamy. Nie będzie może potrzeby lecieć dalej. Teraz to sprawdzę. Bo co ja potrzebuję? Na pewno potrzebuję to zrobić. A żeby to zrobić, muszę tak, miedziucha, plastik, płytki drukowane. Też będę potrzebował na pewno, zobaczymy, czy metal, ale... Plastik potrzebuję. W międzyczasie, jak on tam się drukuje, to dawaj, o. Chyba już, co? Jest. Płytka drukowana. Płytka drukowana, plastik, elementy elektryczne. Kurde. Mamy trochę, dobra. Fajno. Płytka, płytka. Ona jest. Kurde, cały czas plastik. Ojojoj, będziemy w ciul potrzebowali. O, materiałów syntetycznych, niestety. Dobra, ja troszkę tego pozbieram i zaraz wrócę. Dobra, kochani, natrzaskałem. Kurna, nie wiem, z 15 minut musiałem tutaj stać i łapać te kulki. W sumie jeszcze łapię. Ale mamy już gotowe, zobaczcie, analizator, czy jak to tam się nazywa. Go wcisnęli, może tu wejdzie nam. Jasno znowu. Mamy to, pewnie bateria krystaliczna jest potrzebna. Gdzie ja to miałem? Pyk. Jest. I druga rzecz, patrzcie, ładowareczka elegancka. O! Teraz co, mogę sobie poładować? To już mam, ale to mogę sprawdzić. Jak to wygląda, żeby to na... ja tam muszę włożyć to na przykład, mogę? A nie. Aha, nie. Pewnie ten jakiś krystaliczny, czy jak tam to się nazywało. Kurde! Myślałem, że już skończyłem dziabanie tego. A to cały czas plastiku i plastiku i plastiku. Ludzie! Opanuj ta się. Dobra, sprawdźmy. Podaj, daj wirusa. Miejsce na próbki wirusa, ale... Ale skąd ja mam próbki wirusa? Nie wiem, to? O! Wirówka, usuń mała, usuń średnia, usuń... O co tu chodzi? Romawirus, rozmiar. Nie wiem, mała. Prób... O co tu chodzi? Generator... Bez ładu... Nie wiem, o co tu chodzi. Czy ja mam wyekstraktować to? Duża. O, uda się? Patrzcie, próba wyekstraktowana. Wirus zawrotów głowy, wirus zawrotu głowy, zastrzyk hipotermii. Za bardzo wiem. Wirus zawrotów. Wymagane części.
A patrzcie, ja... Dobra, wygenerowałem sobie, wyekstraktowałem sobie wiruska. Elegancko. Ja jestem głodny, spragniony. Kurde. Mam tu jakąś wodę? Nie mam, a tu? Tu mam trochę, dobra, przefiltrujmy to. Długo to się robi. Wiecie, tu jest jedzonko. O, całkiem niezłe to jedzonko, powiem. Gotujmy jeszcze. Tylko to ja się napiję, wiecie? O. Jest postęp, no już dużo zrobiliśmy. Teraz tak, to. O co tu chodzi? Użyj ładowarka, aha. Nie mogę? To mogę. To nie mogę. Co to ma niby ładować? Czemu to tylko to ładuje? To tak z czasem ładuje, czy o co kaman? Charging station, a patrz. Ekstraktor i ładuje, tutaj rośnie. No ale tego nie mogę? To w czym to się ładuje? Może ja ten mały ekstraktor i tak muszę zrobić, kurde. Tak czy siak. Myślałem, że ten lepszy po prostu działa na wszystko. A to chyba nie. O, kryształ i stokrotka. A, mogę teraz produkować. Dobrze. O, to dobrze, tego nazbierałem trochę. Teraz zróbmy co tak. Wirus zawrotów głowy. Zaraz sobie tam tą próbeczkę elegancko zrobimy. Dobra, trzeba jeszcze drzemkę będzie walnąć. No dobra, sprawdzimy, czy i tak będę musiał zrobić ten mały. Ajajajaj, tak wszystko. Sprawdź menu badań nad wirusami, dobra. Gdzie jest menu badań nad wirusami? Tędy wirusy weszli. Mającego świerszcza polnego. Stokrotka pyłowa. To nie jest to? No mam. Zbierz próbkę. No ale już to zrobiłem. Nie rozumiem. Czy teraz ja mogę te próbki tworzyć tu? I tu? Czy jak? Patrzcie, ja mogę tam tworzyć, tu tworzyć. O co chodzi? Tam robiłem z czego? Aha, bo tu jeszcze kryształ do tego dochodzi. A tam bez kryształu? Tylko na baterii chyba. Trochę pokomplikowane to jest. W sensie, czemu, po co robić tu i tu? No, dziwne. Dziwne. Tak, trzymam to. Uzyskaj zastrzyk, aby zejść. Użyj zastrzyku hipotermii. Wrażliwość na ciepło, procent niedouważonym. A, mam dwie. O. Ja robiłem dwie? Nie pamiętam. Dobra, odłóż mi dziuchę. Odłóż to. Chyba możemy iść na dół, wiecie? Później myślę, że zrobię ten mały ładowarka do narzędzi. Mniej wymaga energii z baterii. Nadzieję o wielu zastosowań. Można nim ładuje narzędzie zasilane bateriami krystalicznymi. A, krystalicznymi, a krystalicznymi to jest tylko ładnie. Czyli ja i tak muszę zrobić to.
Dobra, nie było tematu. Idziemy chyba na dół, tak? Mam to, jedzenie jest. A nie, zdrzemnijmy się, żeby był chociaż jeszcze wyspany. Żeby się zaraz nie okazało, że pójdę na minutę i znowu będę musiał wracać. Już bez sensu całkiem. Lecim na Szczecin. Już? Napij się, zjedz. A, ale chwilę. Lecimy na Szczecin, jak ja tutaj siedzę. Kurde, przecież jeszcze miałem tak, jeszcze tej miedziuchy miałem nazbierać. Ja byłem przekonany, że jestem na tej windzie. Ja muszę tam dolecieć z powrotem. Zbieractwo się włącza. No szkoda to tak zostawić. Ale nie, no miedziuchę muszę mieć na zapas, bo zaraz się okaże, że znowu mi brakuje i tak w kółko, Macieju. No stąd jestem w stanie coś tam chwycić. Musimy teraz z tamtej strony podlećmy. Gdybym tylko nie rozwalił se machinę. Stój. Chodź, to rozłożymy na części pierwsze jeszcze. Szkło to tak bardzo nie używam, no ale jak jest, to nie wziąć. Tam coś jest. Dobra, podlecielibyśmy tam, weszli. Może tam będą jakieś materiały jeszcze. Kurde, za daleko. Stój. Kurde, żebym potem nie wskoczę. Nie! Ja pierdziu, nie no, kurde, daj ta spokój, no. Jeszcze za daleko jestem. No patrzcie, nie ten. Nie wceluję, no nie wceluję. Wstyd, ludzie, ale wstyd. Ale samochodem byłoby prościej. No nie wierzę. Dobra, jest. O, patrzcie, ma... O, jest hel, dobra, ty. Będziemy mogli ulepszyć sobie zaraz... Płytka drukowana, o Jezu. Ale luksusy, pany. Ale Lux Torpeda, dobrze. Zaraz będziemy mogli sobie może zrobić w miarę za darmo. W miarę za darmo ten tą ładowarkę. Tą zwykłą. To przeszukajmy. Co tu mam? Patrzcie, ile płytek drukowanych. Jezu. Najpierw mógłbym to przeszukać. No ale w sumie i tak bym musiał zrobić. Mam trzy, to by mi starczyło i tak na jedną ładowarę. O, plakacik. Już wszystko? Tutaj w tym pomieszczonku to mało by. Ale dobra, powiem wam, że i tak jest jakby luksusowo. Dobra, wróćmy na statek. Teraz się tylko nie zabić. No chwila, bo może faktycznie, że coś na wyższym poziomie, bo ja tu nie chodziłem. O, widzicie? Bateryjka, hel, ua! Nie, metal to se daruje. Metalu to ja mam od groma. W sumie jak teraz możemy ten ekstraktor ładować, trochę mi nawet go nie szkoda używać.
Wpadaj tam na... Nie zabij. Kuła. No co jest? Mówiłem wam, że nie lubię zręcznościówek. Chyba wspominałem, co? Dobra. Hop, hop, hop. Miedziuszka. Jedna. To wszystko? Z jedną by dali. Dobra, no. Trudno. No i tędy to chyba nie doskoczy, wiecie? Spróbujmy z wyższego poziomu. Będzie nam łatwiej wskoczyć w razie czego. O, tu se pójdziemy. Kurde! Zawału dostanę. No i skok życia. Skok wiary. Dobra. Jeszcze brudna wodzianka. Co my tu mamy? Panie kochany. Użyjmy tego, bo była burza w międzyczasie. Plakacik sobie gdzieś powiesimy zaraz. O. Join Project Oxygen. No pewnie, że join. Ale nie wiem gdzie. Dobra. Co byśmy mieli? Zobaczmy. Transformator. Możemy zrobić? Jeden transformator nam jest potrzebny. Elementy elektryczne. Mało mamy. No ale... Materiały syntetyko. Syntetyko! Dawaj. Kurna, i ciuła nie ciąg dalszy. I ciuła, i ciuła, i ciuła, i ciuła. I pół odcinka na tworzeniu. Nie wyjdziemy z tej windy. Zostaniemy tam do końca serii na tej windzie. Dawaj. Mamy trochę paliwka. Nie wiem, czy takiego akurat. Celowe. Na jakim ja latam? Tu na biomasie. Dobra, to się tak niedługo skończy. To dołożymy. Dobra. Powiedz, że mogę już. Powiedz, że mogę. Nie! A, dobra. Myślałem, że miedziuchy znowu. Ładowareczka. Dawaj ładowareczkę. Dawaj ją. No, cyk, cyk. Szybciutko. Raz, raz. Nie ma czasu. Już? Printing completed. Ładowareczka narzędzi, patrzcie. O! O! Użyj ładowarki. No to... To bym chciał naładować. A to na bateryjki zwykłe chodzi. No i pięknie. Chyba gdzieś mieliśmy. Mamy. O, wceluj. Kurde, patrzcie, jaki loksus. Ej, ale co ja tam był? Ładuje się to? Ja wszystkie wyjąłem, czy jak? Czy ja miałem? Dobra, słuchaj, ta trzeba to tu, to nie, to tu. Szkiełko tu. Nie, szkiełko nie, tu gdzie było szkiełko? Tu było szkiełko. Tu to. Tu to. Lecimy. Kurde, w końcu. Dobra. Wracamy na... No tam wracamy. W jednym silniku za rogo paliwa. No, cały czas pod górkę. Dobrze, że mamy. Dobra. Lecę, widzimy się na miejscu. Dobra, dolecieliśmy troszkę bliżej. Tym razem sobie zaparkowałem. Lecimy na dół. Mam nadzieję, że już teraz skończymy tą lokację.
Że nie będziemy musieli znowu, kurna, latać góra-dół, góra-dół, bo znowu wyjdą jakieś jajuszka nam. Zobaczymy, troszkę obniżyłem ustawienia z ultra na wysokie. W większości gier tak naprawdę te ustawienia ultra, a wysokie, to naprawdę różnicy w sumie nie widać. Mam nadzieję, że teraz z tym... Tam na dole, no zwiększyły się troszkę FPS. Ale i tak spadają w tym wiele. Za dużo tu rzeczy jest. Gdzie to się szło? A zwiedź tunele, więc w sumie to ja nie tam muszę iść, tylko muszę iść... Gdziekolwiek muszę iść, a na przykład tu. Patrzcie. Ale jaja, nie widzi mnie. Tunele podpyla. Ale podpyla, popyla. To jest to. Dobra, chodźmy, poczekaj, bo nie wiem jak długo to działa. Bateria krystaliczna. Włóżmy ją od razu. O. I co tu jest? Zwiedź obszar i znajdź nosiciela wirusa. Ej, chodź, wdychnij se chociaż trochę. Dobra. Kryształki? Chętnie. To jest nosicielem wirusa. Wola Boga. Ale... Kutwa! Co się stało? O ty! O kurde, zawał. Ale jak? Kurde. No i nie mam teraz strzału, jakby nie były potrzebne, to nie były potrzebne, a teraz kurde. Puste butelki. Nie wiem po co mi tyle pustych butelek, ale dawaj wszystko. Ja się Noe nazywam? Ale jaja, nawet nie wiedziałem. Trochę mogliby to zmienić, to, że naładowane, a i tak mogę przeładowywać. Czekajcie, oxygen level. Gdzie ja miałem ten... tu jest. Noe. Taki, że arka, że takie, takie odniesienia. Żywica roślinna. Ciekawe. Dlatego tyle tych butelek. Tamte bydle... Czekaj, czy mi wystarczy 5 strzałów chociaż, żeby się przed jednym obronić. Bo się zdziwimy. Jak nas dziabnie. No dobra. Mamy troszkę żywicy. Mogę to coś zeskanować? No dobra. Gdzie jest ta ładowareczka? Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, bo to ja coś czuję, że to jest znowu kolejny odcinek łażenia po tych tunelach. Także dzięki wielkie, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki i bajo jajo, na razie.